tvpodkarpacie.pl. Thank you.
Moim zdaniem to spotkanie stało na dobrym poziomie. Dostaliśmy 3 bramki w osłabieniu, niepotrzebne kary, ale później jakoś dostaliśmy wiatr w skrzydła w trzeciej tercji, strzeliliśmy te 2 bramki, no ale niestety nie starczyło czasu, jak to trener powiedział. To są mistrzostwa świata, to jest zaplecze elity, więc tutaj wszystko się liczy, każda kara, każde osłabienie. Nie było najgorsze w naszym wykonaniu, ale wymęczyły nas kary w 2 pierwszych tercjach, no i w trzeciej też. Po prostu brakowało sił już później, strzeliliśmy tą jedną bramkę, wszyscy nabrali skrzydeł, no i poszliśmy za ciosem. Wczoraj bramki nie strzeliliśmy, na tych trzech sparingach, co mieliśmy, też strzeliliśmy tylko jedną bramkę i cieszy każdy, zdobyte. TV Podkarpacie.pl